Ja nie mam pojęcia, co się aktualnie dzieje z naszą linią czasową. Jakiś wariat musiał wskoczyć do starego, dobrego DeLoreana, pojechać 80 mil na godzinę, cofnąć się w czasie i przesunąć jakieś krzesło. Tym wariatem okazał się być Nikocado Avocado, który nagle jest... chudy. Jeszcze niech mi ktoś powie, że Harambe żyje. Jeśli nie wiecie, kto to Nikocado Avocado, jest to jeden z najbardziej znanych mukbangerów na YouTubie. Mukbangerzy to osoby, które po prostu upychają w siebie jak największe ilości jedzenia, wręcz niemożliwe dla normalnej osoby, dla przyjemności albo wręcz odwrotnie oglądających. Większość osób, która go ogląda, mam wrażenie, to byli po prostu hejterzy, którzy go oglądali tylko po to, żeby zobaczyć, do czego może prowadzić obżarstwo i żeby nie pójść tą samą drogą, co on. No i jak możemy zauważyć, na swoim drugim kanale, Mornikocado, regularnie zamieszczał wideo 2 tygodnie temu, miesiąc temu, 3 miesiące temu, 4 miesiące temu, gdzie po prostu już na samych miniaturach widać ogromne ilości jedzenia, które no większość jest niezdrowa. Uwielbiał też clickbaitować oglądających, mając respirator na twarzy, że niby jest tak ogromny, że już nie może oddychać. I hejterów miał bardzo dużo, a po czasie ten hejt przeradzał się w takie wręcz żal do tego gościa, że on z sobą to robi, bo na wielu wideach on miał po prostu takie odpały, jakby miał załamania psychiczne na tych wideach i jak siebie nienawidzi, swojego życia i tego, czego dokonał z nim. Jeszcze nawet 2 dni temu Sunny V2 zamieścił wideo o stanie, w jakim jest Nikocado Avocado. And everyone wonders why I'm posting less. I'm not happy. I don't like what I've done. I don't like what I've become. I don't like what I look like. Nikocado's recent video is so incredibly tragic, it makes all of his previous breakdowns seem like they were happy moments. No i hejterzy to jedno, ale samo nawet wideo Sunny'ego V2 ma 3 miliony wyświetleń po 2 dniach, a kanał Nikocado Avocado, no... szczególnie ten drugi, wyświetlenia mu spadały, no... 200 tysięcy, 300 tysięcy, 400 tysięcy, gdzie wcześniej dochodził nawet do 1 miliona, 5 milionów. Trochę inaczej ma się to na jego oryginalnym kanale. Tutaj potrafił zdobywać po 6 milionów, 5 milionów, 4,5 miliona. Tylko to były filmy sprzed roku. Ale nadal na swoim drugim kanale regularnie zamieszczał wideo. Jego ostatnie wideo, gdzie jeszcze jest swojego starego rozmiaru, zamieścił 6 dni temu na swoim Nikocado Avocado 3. A na swoim kanale Nikocado Avocado 2 jeszcze 3 miesiące temu zamieścił film, że porzuca swoją podróż do utraty tej wagi. Tylko ta oglądalność ciągle spadała. Ludzie po prostu uważali, że to już się robi nudne, że to już się przejadło. Niezamierzony żart. I nawet sam Sunny V2 komentuje, że Nick po prostu powinien nagrać serię o tym, jak traci wagę i że to może mu by podniosło oglądalność. Przykład podał UC Gang, który też rok temu zdobył popularność, bo zaczął tracić wagę i nagrywać cały proces. Ale nie, Nikocado Avocado, on jest 2 kroki do przodu. On wymyślił coś bardziej diabolicznego. 23 godziny temu, w momencie nagrywania tego wideo, które nagrywam o 4 w nocy, bo nie mogę spać, zamieścił film, który już ma 17 milionów wyświetleń, gdzie jest chudy. Nazywa się Two Steps Ahead, bo Nikocado Avocado zawsze jest 2 kroki do przodu. A sam film zaczyna monologiem największego złoczyńcy. Two steps ahead. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment for my entire life. It's alluring. It's compelling. It's gripping to observe all these unwell, disoriented beings roam the internet in search of stories. Ideas, rivalries, where they feel encouraged and engaged, where they involve themselves with the stories and become a product of influence. Thirsty for a distraction from time unspent, spoiling their minds, yet stimulating them at the same time. It's brilliant and it's dangerous. I feel as if I'm monitoring ants on an ant farm. One follows another, It's mesmerizing. It's spellbinding. All these little consumers, all of these lost and bored people consuming anything that they're told
to consume. So I am the villain, because I've made myself one. And you will continue to consume these stories about me, year after year after year, for as long as I tell the internet that I am the villain. Stories that permeate and linger and infect the minds of the ants, influence the ants, brainwash the ants. You are the ants. Chłop robi po prostu monolog Jokera, zakładając na siebie maskę pandy, opowiadając, że przez ostatnie 2 lata obserwował newsy o sobie i wszystkich influencerów, którzy robili o nim filmy, że obserwował ich jak mrówki, które były zamknięte w terrarium, która jedna podąża za drugą i że to my jesteśmy mrówkami po prostu, nie widząc większego obrazu, nie widząc dużego brata, który nas obserwuje i układa wszystko po swojej myśli. Najlepsze jest to, że 2 lata temu miał podobny monolog, praktycznie słowo w słowo, do tego, co zamieścił teraz. Do tego stopnia to było dziwne, że ktoś nawet zrobił przeróbkę i wsadził go jako Jokera do Batmana. Two steps ahead. I am always two steps ahead. I feel as if my life has been positioned to where I'm monitoring ants on an ant farm. One follows another. It's mesmerizing. It's enthralling. It's spellbinding. Just look at all these consumers. Influence the ants. Brainwash the ants. You are the ants. I to tylko pokazuje, że on to faktycznie wszystko ukartował, że już 2 lata temu miał ten plan i to nie było takie z czapy. Więc mimo, że ten monolog brzmi jak jakiegoś odklejeńca, wiadomo, to wszystko gra aktorska, ale to niesie ze sobą prawdę, bo on to faktycznie robił. Przez ostatnie 2 lata wypuszczał ciągle wideo, które nagrał o wiele wcześniej, napędzając tą machinę hejtu na siebie samego, tworząc z siebie tego złoczyńce, wszystko podczas tego, jak on tracił wagę, co mu się, kurde, udało. I szczerze, jest cholera jasna. To jest największy comeback chyba w historii YouTube'a. Nie wiem, do czego to porównać nawet. Chyba do No Man's Sky, jak wyszło, było gówniane i wróciło jak nikt inny wcześniej, po prostu robiąc z siebie zarąbistą grę. I nagle okazuje się, że jeden z najbardziej żałosnych i nielubianych postaci w internecie powrócił z ogromną siłą, przynajmniej pod względem fizycznym. Mentalnie może mu się coś przestawiło, chociaż, no wiadomo, to YouTube, on lubiał podniecać ten ogień. Zresztą przez ostatnie 2 lata jedyne co robił, to podniecał ogień swojego hejtu wobec swojej osoby, mam na myśli. Tylko po to, żeby zrzucić maskę i powiedzieć: ej, wróciłem, jestem chudy, to był najlepszy socjalny eksperyment mojego życia i pora wrócić do mukbangu. Today I woke up from a very long dream. And I also woke up having lost 250 pounds off of my body. It's over. It was just a dream. But we woke up. Yeah. We're so excited. We woke up. Yay! We woke up from the bad dream. And I'm back. As I said, that dream has come to an end. It was just a dream, thank God. It's all over. We were just dreaming. I just took off the bat suit. Yeah, I just took it off and here I am. No i potem opowiada, że to wszystko, że czuł się jak we śnie, po prostu obudził się po 2 latach i nagle zrzucił 250 funtów. 250 funtów to jest 113 kg. W 2 lata. To jest ogromne osiągnięcie. Szczerze, ja myślę o tym i jestem też szczęśliwy, że mu się udało. Nie byłem wcześniej świadkiem czegoś takiego, że ktoś, z kogo jeszcze 2 dni temu się wszyscy śmiali, wyzywali, mówili, że jest nudny, nagle zamieści film, gdzie zmienia swoją
może nie personę, ale praktycznie całe swoje życie o 180 stopni? Cholera, kiedy on dalej by ważył o 250 funtów więcej, to dużo życia tego mu by nie zostało, nie? Jednak. Jedyne, co mam nadzieję, to że teraz, okej, może będzie dalej nagrywał mukbang, ale mam nadzieję, że będzie pilnował tej wagi, bo pokonał swoje uzależnienie do jedzenia. Przynajmniej przez 2 lata udawało mu się codziennie, z dnia na dzień pokonywać to uzależnienie każdego poranka, popołudnia i wieczoru, żeby się nie objadać. I mam nadzieję, że będzie mu się to udawało dalej, bo uzależnień się nie pozbywamy. Uzależnienia zostają z nami. Nie da się wyleczyć z uzależnienia. Jak ktoś raz będzie alkoholikiem, jest nim do końca życia. I jak ktoś raz jest uzależniony od jedzenia, to też będzie uzależniony od jedzenia do końca reszty swojego życia. I to dość krótkiego życia, jeśli nie zapanuje nad swoim nałogiem, tylko nałóg zapanuje nad nim. Thanks for watching my black bean noodle mukbang, and I hope you enjoyed your food if you ate with me, which you should, because that's what mukbang is supposed to be. That's what it was originally for, and that's what I'm trying to bring back to the internet. And I love being a mukbanger, I love food, I like eating food, and I like being here, so let me know what you think. I guess that's it. I tak jak mówi, dalej planuje kontynuować bycie mukbangerem, bo uwielbia jeść jedzenie po prostu, no kto nie lubi, ale jest po prostu w zdrowszym miejscu aktualnie w swoim życiu i jeśli to będzie kontynuować w zdrowy sposób, to myślę, że czeka go najlepszy okres swojego życia od bardzo dawna, bo jednak taki chudy nie był chyba od 8 lat, tak jak sam wspomina często w tym wideo, że od 8 lat czuł jakby był po prostu w złym śnie. Chłop zagrał na nas jak na cholernych skrzypcach, bo jak ktoś nie wie, Nikocado Avocado jest też cholernie dobrym człowiekiem, który gra na skrzypcach. Kiedyś to była jego największa miłość, jakby granie na skrzypcach kochał bardziej od jedzenia. Jakby chłop zasłużył sobie nawet na pełne stypendium do prywatnej szkoły Juilliard, która jest, jak to sami się określają, światowym liderem w dziedzinie edukacji w zakresie sztuk performatywnych. Jakby to jest największa szkoła dla jakichkolwiek muzyków i no, wszystkich performerów, tak? To nie są byle jakie osiągnięcia. On naprawdę bardzo dobrze potrafi grać na skrzypcach, tylko przez to, ile wagi miał, nie mógł tego robić, bo miał po prostu za grube palce i mu struny się zaczepiały o palce. I życzę Nikowi jak najlepiej, mam nadzieję, że będzie się trzymał tej wagi, bo wydaje się o wiele szczęśliwszy. No i tak jest po prostu, mam wrażenie, że nikt nie jest szczęśliwy, mając 150 kg nadwagi. Więc jak jeszcze wcześniej osoby oglądały go tylko po to, żeby go hejtować i ewentualnie sprawdzać, czy jeszcze żyje, teraz jego całe community, jego cała społeczność wspiera go w tym miejscu, w którym aktualnie się znalazł. Dostał bardzo dużo pozytywnych komentarzy, 17 milionów wyświetleń i myślę, że każdy na internecie, kto o nim słyszał wcześniej i widzi go teraz, jest też jakby szczęśliwy za niego, że mu się udało. To inspiruje, to może zachęcić inne osoby w podobnym miejscu w swoim życiu, żeby straciły tą wagę, bo można. No i stracenie 113 kg to nie jest błahostka, to jest speedrun. Może 2 lata wydają się odległym czasem, kiedy jeszcze był 2020 i jak myślimy o tym czasie, to czujemy się staro, ale to jest naprawdę bardzo krótki okres czasu, w którym stracił ponad 100 kilo. I to nie jest łatwe i mam nadzieję, że ludzie, którzy go oglądali i oglądają nadal, a są w podobnym stanie, w jakim on był, pójdą jego śladem po prostu. Taka duża waga to nie przelewki. Skracamy długość swojego życia o połowę praktycznie i to, co nam z niego zostaje, to tylko ból i cierpienie. Kiedy nie możemy się sami wywlec z łóżka, musimy się przewracać, wyczołgiwać i wszystko w bólu i nie móc pójść do toalety bez zadyszki, więc wow, nikt się tego nie spodziewał, absolutnie nikt. Ogromnie cieszę się, że jest w końcu szczęśliwy i niech pozostanie takim jak najdłużej. I szczerze, ciekawie nawet by było zobaczyć jakieś parę wideo wrzucone tu i ówdzie, gdzieś pomiędzy tymi mukbangami, jak on konkretnie tą drogę przeszedł do stracenia tej całej wagi. To może być bardzo edukacyjne i też zachęcić inne osoby do zrobienia podobnie. No ale napiszcie, co myślicie o tym w komentarzach i widzimy się w następnym filmie albo na live'ie tutaj na YouTubku. Nie, więc zapraszam. A i friendly reminder, jak ktoś nagrywa wideo, to nie nagrywajcie nigdy bez gaci, bo ja jak zaczynałem nagrywać to wideo, to
przez przypadek zamiast recording dałem go live i przez 6 minut robiłem duble na live'ie z miniaturką z Gothica, nie mając gaci, więc bardzo dobrze, że nie wstałem od biurka, bo byłoby ciekawie. Także już zdążyłem założyć, ale taka przestroga, nie? Dla innych youtuberów i jak ktoś chce zacząć z tym, to tak, no, to no, narka.